Czy weganizm to tylko zwykła dieta? A walka z globalnym ociepleniem to tylko troska o przyszłość dzieci? A może to coś więcej? A może to coś dużo więcej? Łukasz Karpiel, Prawy, Prosty, czyli program, w którym mówimy w sposób prawy i prosty. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy nasz program, zanim przedstawię gości, dwa słowa. Miałem przyjemność spotkać się w Opolu z uczestnikami klubu Polonia Christiana i opowiedzieć o genderowej rewolucji, o genderowej rewolucji antykościelnej. To spotkanie wywołało takie spore zamieszanie, już mówiliśmy wielokrotnie o tym, ale też zostało opublikowane relacje, tak zwane relacje w Gazecie Wyborczej i na portalu Na Temat. I te relacje spotkały się z komentarzami z tej strony takiej liberalno-lewicowej, no z takim hejtem, co tu dużo mówić. Ale nie o tym chciałem. Chciałem powiedzieć i podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy w komentarzach czy poprzez inne formy kontaktu wyrazili słowa wdzięczności, słowa wsparcia, żeby się nie załamywać tym, co pisze Gazeta Wyborcza, czy podziękowali. Ja serdecznie Państwu dziękuję, to było bardzo, bardzo miłe. Bóg zapłać. A teraz są z nami Krystian Kratiuk, dzień dobry. Piotr Elich. Witam. Mięsożerca, wróg numer jeden. To jest tytuł filmu, który, Piotrze, ty przygotowałeś, który już wkrótce będzie można zobaczyć. Zapytam takim językiem Gazety Wyborczej, cytując wspomnianą już relację, dlaczego nienawidzisz i dlaczego szczujesz na wegan? No tak, szczuję na wegan. Taka tutaj presupozycja, dlaczego nienawidzisz wegan. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Jakby ten film nie ma na celu ani uderzyć w nikogo, w żadną grupę społeczną, to nie o to chodzi zupełnie. Ten film nie zajmuje się kwestią debaty na temat, która z dieta jest zdrowsza, mikroelementy, mikroskładniki i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi. Po prostu w pewnym momencie zauważyłem, że postulaty dotyczące jedzenia, po prostu wyrzucenia produktów pochodzenia zwierzęcego z diety, to po prostu nie jest tylko dieta. Za tym się kryje dużo więcej. Dużo więcej osób przechodzi na tego typu diety ze względów etycznych. Tak o tym mówią, ze względów etycznych, a nie ze względów zdrowotnych. Więc chciałem się przyjrzeć bliżej, co to za powody etyczne. Co się za tym kryje, co skłania ludzi do tego, żeby dostosować całe swoje życie do sposobu żywienia. No i ten film jest próbą odpowiedzi na to pytanie, co się za tym kryje, po prostu. Co się kryje za tego typu myśleniem i czy nie kryją się przypadkiem za tym jakieś zagrożenia też duchowe, ale zagrożenia też cywilizacyjne, społeczne. Warto pamiętać, że na przykład w Niemczech czy w Austrii partie Zieloni, czyli partie, które głoszą radykalne, ekologiczne, prozwierzęce zmiany, to jest po prostu czołówka, no marksistowska czołówka polityczna teraz w Europie. Więc to są takie pytania zastanawiające, dlaczego tak jest, że postulaty mające na celu ograniczyć cierpienie zwierząt i tak dalej, i pewne tutaj pojawia się współczucie, nagle idą ramię w ramię z postulatami właśnie rewolucji genderowej, rewolucji seksualnej i tak dalej. No to było bardzo zastanawiające i wydaje mi się, że w tym filmie Państwo poznają po prostu odpowiedź na te pytania. Ja prawdę powiedziawszy powiem, uprzedzając różne komentarze, trochę się czuję zawsze nieswoje, jak mam mówić o diecie. No zawsze tacy komentatorzy, którzy tam zwrócą uwagę na pewne naddatki fizjonomiczne, ale to pozdrawiam, przyjmuję, nie ma problemu. Ale rozumiem, że chodzi tutaj o taką ideologiczną nakładkę, a nie ideologiczne podstawy tego ruchu. Rozumiem, że coś więcej, tak, nie tylko oczywiście. Niejedzenie mięsa, ale to taka forma ideologii. Tak, oczywiście. To bez dwóch zdań. Nawet Maria Grodecka, jedna z pierwszych propagatorek wegetarianizmu w Polsce, pisała, że wegetarianizm to jest tylko pierwszy krok. I sami wegetarianie, ludzie, z którymi rozmawiałem, też są pokazani w tym filmie, mówią, że to jest tylko pierwszy stopień. To nie jest tak, jak jedna dziewczyna z filmu mówi, to nie jest kwestia wyrzucenia kotleta mielonego, zastąpienie kotletem sojowym, tylko to jest zupełnie cała przebudowa całej swojej diety, przebudowa sposobu myślenia. I uwaga, jakiego sposobu myślenia? To jest przebudowa mająca na celu zbudować człowieka,
który podejmie jakby nowe wyzwania w swoim myśleniu, podejmie nowe wyzwania dotyczące kultury, dotyczące zachowań, dotyczące relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy zwierzętami, w stosunku do religii, światopoglądu i tak dalej. Także jakby dieta to jest tylko wyznacznik tego, co musi pójść dalej. No, jest pytanie, nie jem mięsa dlaczego, bo nie chcę przyczyniać się do cierpienia zwierząt. I kiedy to się pojawiło? Skąd takie w ogóle pytanie, cierpienie zwierząt? No i poznajemy powoli, poznajemy odpowiedzi. Tutaj sięgamy do takiego pana jak Peter Singer, który bodajże w 1975 roku wydał taką książkę jak Animal Liberation, czyli Wyzwolenie zwierząt, która stała się taką biblią ruchów prozwierzęcych, gdzie wprost tłumaczy, z czego to wynika. Jakby to jest przedstawiciel takiego nurtu filozoficznego, laickiej filozofii humanistycznej, która jakby dochodzi do wniosku, że naszym obowiązkiem jest jak największe ograniczenie, jak najskuteczniejsze ograniczenie cierpienia na ziemi i uwaga, przy tym potrzeby człowieka nie są jakby wśród priorytetów, niekoniecznie. No właśnie, bo tu wspomniałeś Singera, a ja dobrze pamiętam, jakie są jego poglądy na temat aborcji. Jest on zwolennikiem i to w taki sposób bardzo, bardzo radykalny. I to by się zgadzało z tym, co mówisz, że te potrzeby człowieka schodzą nad plan dalszy, bo ważniejsze są potrzeby zwierząt, natury. A jakie ma pan Singer zapatrywania na aborcję zwierząt? Czy coś wiadomo na ten temat? Bo wiemy, że na przykład są kraje, które już zakazały na przykład aborcji na małpach, na szympansach, a w tych samych krajach jest aborcja dzieci, ludzi dozwolona, więc może pan Singer i tutaj ma coś do powiedzenia. Tak, no ale chociażby przykład jednego z najbardziej wydawałoby się oświeconych krajów, Stany Zjednoczone, a głównie stan Nowy Jork, który uchwala prawo pozwalające zabić dzieci do 9 miesiąca ciąży, a tak samo prowadzone są w tym stanie teraz prace nad projektem tak zwany Kitten Law, zabraniającym zabijania kotków w eksperymentach. Mhm. Panowie, chwila przerwy. Zobaczymy trailer tego filmu, aby Państwa jeszcze bardziej zachęcić do zobaczenia filmu w całości. Trailer. Żeby człowiek samego siebie degradował, to trzeba tego Boga zabić, trzeba go wyeliminować i z polityki, i z edukacji, i z nauki, żeby również człowiek został wyeliminowany jako osoba. Bo mnie zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą sądzić na sądzie ostatecznym. Jest to bardzo niezwykle szkodliwy nurt, który posługuje się też w swoich działaniach metodami, powiedziałbym, niemoralnymi, nieetycznymi. Jeżeli zwierzętom przyznaje się jak gdyby równe prawa, no to też przyznaje im się braterstwo. Jak się już przyzna te braterstwo, no to też należy przyznać wolność. Więc mamy całą tą triadę rewolucji: wolność, równość, braterstwo. Jeżeli nie Polska, to tutaj należy sobie zadać pytanie, kto będzie te skóry zwierząt futerkowych produkować. Chcieli tym ludziom po prostu zrujnować życie, a w ten sposób doprowadzić do sytuacji, w której inne kraje europejskie mogłyby kosztem Polski dalej hodować. Bo mnie zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą sądzić na sądzie ostatecznym. Ja chciałem zwrócić uwagę i Państwa, i Was, na komentarze, jakie pod tym trailerem się ukazuje. No, szanowni panowie, szanowni państwo, słowo hejt wydaje się być całkiem dobrym słowem, ale nie wiem, czy wystarczającym. No jak możecie nienawidzić zwierząt? Tak. Pamiętasz, Łukaszu, może i część z Państwa na pewno pamięta, kiedy 6-7 lat temu, kiedy nasz kanał na YouTubie jeszcze raczkował zupełnie, myśmy prowadzili wówczas taki program, on się chyba nazywał Między Newsami. A jeszcze? Takie mieliśmy ambicje, żeby Między Newsami coś skomentować dla Państwa również przed kamerą. I dwa programy poświęciliśmy temu. Jeden dotyczył jakiejś konferencji naukowej pod tytułem Zwierzęta i ich ludzie,
A inny z programów dotyczył tego, że prawa zwierząt tak, ale tylko na talerzu. Tak sobie, taki tytuł. Tak sobie nasi redaktorzy żartowali. I wtedy już, wiele lat temu się ta fala nienawiści wobec nas wylała. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ponieważ jesteśmy katolikami. Dostrzegamy zmiany cywilizacyjne, które są promowane przez wielkie ośrodki zarówno i władzy, jak i opinii publicznej. I młodzież, czyli główni użytkownicy internetu, są tymi nowymi modami przesiąknięci, więc nic dziwnego, że nas atakują, kiedy tego starego świata staramy się bronić, ale to, co rzeczywiście się wydarza w komentarzach do tego filmu, albo w artykułach o tym filmie, którego jeszcze nikt nie widział poza twórcą i nami, bo nam go pokazał, a jest to bardzo, film... bardzo ciekawe, że... A jest to film rzeczywiście wstrząsający, to już pojawiają się artykuły, które wskazują, że to jest film pełen nienawiści, coś jak swoje spotkanie w Opolu, prawda? Człowiek, który jeszcze nie przyszedł na to spotkanie, już powiedział, że on się zamieni w seans nienawiści. Więc zaskakujące to nie jest, ale pokazuje, jak wielka jest waga tego problemu. Ja pamiętam, jak jako tutaj przedstawiciel producenta filmu, tak? Bo producentem filmu jest portal pch24.pl, jak Piotrek, jako jego reżyser, pokazywał mi fragmenty scen użytych w tym filmie, które pokazywały manifestacje uliczne zwolenników nie wiem, ideologii praw wegańskiej, zwierząt. Praw zwierząt i tak dalej. To były nagie kobiety na przykład pozamykane w klatkach i udające, że karmią zwierzęta. Albo wypalanie, tak jak znamiona się na krowie wypala, tak na sobie. Czy to było udawane, czy prawdziwe? Niektóre podobno prawdziwe. Wiemy, że we Francji szaleją wegańskie bojówki. Tak, zwykłe bojówki, które atakują, i o tym też w filmie opowiada nasz francuski korespondent Bogdan Dobosz, które atakują sklepy mięsne, rzeźników po prostu atakują. To się może Państwu wydawać zabawne, ale to się naprawdę dzieje na naszych oczach, więc to nie jest wyimaginowany problem, to jest problem realny i problem, który z wielkim impetem wchodzi w tej chwili do Polski, bo wiemy, że te organizacje zachodnie, prozwierzęce, tak je nazwijmy, i nierzadko również, będąc prozwierzęcymi, są, jak już powiedzieliśmy, antyludzkie, werbują w tej chwili na potęgę młodych ludzi w Polsce. Nie tylko werbują fizycznie do swojego stowarzyszenia, tak, ale również do tego, aby ten styl życia przyjmować i promować. No właśnie, myślę, że takim innym filmem, który warto wspomnieć, to jest Pokot Agnieszki Holland. Już jakiś czas temu też o tym filmie rozmawialiśmy, o tym filmie pisaliśmy na PCH24, gdzie też zarzuty kierowane wobec tego filmu były też właśnie między innymi takie, że on może nie tyle promuje, co dopuszcza albo patrzy z taką sympatią na działania o charakterze takim ekoterrorystycznym, że tak naprawdę w obronie praw zwierząt można sięgać po środki radykalne, po środki no właśnie zaczerpnięte z takiego terrorystycznego, terrorystycznego planu działania. Tak, to jest to, co się dzieje już. Przecież niedawno, w październiku i we wrześniu, mieliśmy do czynienia z manifestacjami w wielu miejscach na świecie, ale głównie w Londynie, takiej organizacji jak Extinction Rebellion. To jest organizacja, która oczywiście powołując się na tony alarmistyczne, że tutaj globalne ocieplenie i tak dalej, trzeba zacząć działać i wprost powiedzieli, że jeżeli rządy nie będą w stanie skonstruować odpowiedniego konsensusu, odpowiedniej polityki, żeby te postulaty, czyli ograniczenia emisji dwutlenku węgla, przejścia właśnie na dietę bezmięsną, ograniczenia hodowli zwierzęcej, żeby zapobiec wylesianiu i tak dalej, jeżeli państwa nie uzgodnią do pewnego czasu takiej strategii działania, no to są zobowiązani, są usprawiedliwione działania wprost ekoterrorystyczne. I uwaga, tutaj w kwestii praw zwierząt, odłam Extinction Rebellion, czyli Animal Rebellion, już 4 października w Polsce, w Warszawie, miał swój pierwszy taki happening, można powiedzieć, przed Ministerstwem bodajże Rozwoju Wsi, nie pamiętam teraz dokładnie, ale także widzimy, że to już weszło do Polski, to już jest u nas. No właśnie, bo słusznie wspomniałeś, bo tutaj głównie skupiliśmy się na tym ruchu prozwierzęcym, prawa zwierząt, etc., ale trzeba pamiętać, że bardzo ważnym komponentem tej całej ideologii jest właśnie sprawa klimatu, czyli tego globalnego ocieplenia. Ja przyznam szczerze, kiedy o tym słyszę, to tylko jedną postać sobie zawsze przypominam, ten gość się nazywa Al Gore.
No to jest gość, który, jak dobrze pamiętam, dostał Nagrodę Nobla i okazało się, że wszystkie te jego prognozy, które były takie apokaliptyczno-katastroficzne, to można było sobie między bajki włożyć, no ale dalej pewnie chodzi w jakimś takim glorii takiego proroka właśnie klimatycznego i zrównoważonego rozwoju, bo to też powinno w tym momencie paść, bo to jest też taka czapa ideologiczna nad tym wszystkim. Tak, bo to jest po prostu pakiet, ponieważ nie da się oddzielić jednego od drugiego, gdyż jak twierdzą zwolennicy, osoby zatroskane o dobro klimatu i tak dalej, zatroskane oczywiście też w cudzysłowiu, nie wystarczy jedynie niejedzenie mięsa, ponieważ jakby hodowla przemysłowa na świecie odpowiada jedynie za około 14-18% emisji gazów cieplarnianych. W porównaniu na przykład z emisją dwutlenku węgla, no to jest dość mało, więc nie tylko ograniczamy mięso, ale jeszcze zmuszamy państwa do wprowadzania transformacji energetycznej na odnawialne źródła energii i tak dalej, i tak dalej. Także nie da się jakby oddzielić i na przykład ja walczę o prawa zwierząt, ale tutaj jestem na przykład za węglem. Nie? To jest jakby cały pakiet i człowiek, który wchodzi na przykład, to jest to, co już mówiłem, nawiązując do tego na początku, że dieta to jest tylko pierwszy stopień. Dieta to jest pierwszy stopień, później się zaczyna dostrzegać te rzekome, realne, mniej realne, tutaj nie dyskutujemy na tym problemy i człowiek zaczyna działać. I po prostu chcąc być logicznym w tym wszystkim, chcąc być w zgodzie z samym sobą, musi przyjąć cały pakiet. A ten pakiet jest bardzo dzisiaj popularny, bo na tym pakiecie naprawdę można daleko zajść. No, sam prowadzący wspomniał Ala Gora. Dość powiedzieć, że nie tylko on na klimacie daleko zaszedł, bo przecież Nobla również otrzymała Olga Tokarczuk, która jest autorką książki, na bazie której nakręcono film Pokot, o którym, Łukaszu, wspomniałeś. A w tym filmie, film już wszedł na ekran, nie wiem, 2 czy 3 lata temu, więc możemy sobie tutaj spoilerować go tym z Państwa, którzy go nie widzieli. Zresztą nie jest to wielka strata. On się kończy w taki sposób, że kobieta walcząca o prawa zwierząt najzwyczajniej w świecie dopuszcza się podpalenia kościoła w celu zabicia ludzi w tym kościele będących, dlatego że ci ludzie byli myśliwymi, tak? Strzelali do zwierząt, albo przynajmniej nie widzieli w tym nic niedobrego. W tym ksiądz katolicki, rzecz jasna, no bo film kręcony w Polsce, więc tutaj innych kapłanów nie ma. W związku z czym bardzo prosty przekaz, tak? Płoną kościoły, ratujemy zwierzęta, wszystko jest w porządku. Kolejna rzecz, tutaj spekuluje się od kilku dni o kandydacie na prezydenta, który zajmuje się ostatnio sprawami zwierząt i klimatu. Wydał książkę Boskie Zwierzęta, mowa o Szymonie Hołowni, jeżeli te plotki są rzecz jasna prawdziwe. To i wiemy, że na spotkania z Szymonem Hołownią walą tłumy młodych ludzi, żeby usłyszeć o weganizmie, wegetarianizmie i o tym, dlaczego warto po pierwsze ograniczyć mięso, a po drugie, dlaczego warto walczyć ze zmianami klimatu, które rzekomo powoduje człowiek. I o tym piszemy również w najnowszym numerze dwumiesięcznika Polonia. Właśnie, bo widzę, że leży przed tobą. To bardzo chciałem Państwu zademonstrować. Nie wiem, czy to w kamerze dobrze widać, bo to jest połyskująca okładka, więc czasem się światło odbija nie tak jak trzeba. Zwierzę ponad wszystko. No to jest zawołanie w tej chwili niejednego młodego człowieka i niejednego ideologa klimatu. I daliśmy taki podtytuł, proszę Państwa. Czy mięsożerca może być zbawiony? Być może dla wielu z Państwa wyda się to tytuł kontrowersyjny, bo cóż to w ogóle za pytanie, czy mięsożerca może być zbawiony? Oczywiście, że może być zbawiony. No to proszę Państwa, Szymon Hołownia, tutaj rzeczony już i być może w następnych dniach okaże się, że to jest postać dużo ważniejsza dla życia publicznego niż dotychczas. Katolicki wszak publicysta, autor kilkunastu, już chyba 20 książek na tematy religijne z zakresu szeroko pojętej duchowości, stwierdził na jednym spotkań, co również kamera Piotra uchwyciła, że jego zwierzęta będą sądzić na sądzie ostatecznym. Każde zwierzę, które spotkał i każde zwierzę, które zjadł w życiu, będzie go sądzić na sądzie ostatecznym. No jest to oczywiście tak oczywista bzdura, że aż skrępowany jestem, żeby ją dementować. Ale takie będą Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie. Teraz młodzież chowa się właśnie w ten sposób, że twierdzi się, że każda paróweczka, którą zjedzą, będzie ich sądziła na sądzie ostatecznym. Polonia Chrystiana jest dla tych nowych mitów skuteczną odtrutką. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Możemy ją pozyskać poprzez naszą stronę internetową, poprzez PCH24, poprzez stronę Polonia Chrystiana, zamówić. Naprawdę warto wśród autorów m.in. Grzegorz Górny, Andrzej Filipuk, Jan Pospieszalski, koledzy tutaj siedzący,
zachęcam serdecznie. Czyli widzę, że nowe nazwiska w magazynie Polonia Chrystiana. Tak, są nowe nazwiska, jest kilka nowych działów, struktur. A ja chciałbym jeszcze dodać, że jest też i nowy naczelny magazynu Polonia Chrystiana, a Krystian Kratiuk. Tym bardziej zapraszam. Więc na kończąc powoli, krótkie ogłoszenia parafialne, czy też, no tak się chyba to mówi, film. Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć film? Tak, premiera 28 listopada, Pałac Kultury i Nauki. O terminie, od którego będzie można otrzymać wejściówki, poinformujemy zarówno na stronie wróg numer 1.pl, tam gdzie prowadziliśmy kampanie fundraisingowe, oraz na portalu pch24.pl, a następnie w wersji na VOD dla naszych darczyńców. A czyli premiera 28 listopada, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki. O wejściówkach, jak będzie można, jeszcze będziemy informować. Tak. Najnowsza Polonia, PCH24, tam można się dowiedzieć i w księgarni, i zamówić ten magazyn. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa zarówno na film, jak i do nabywania magazynu Polonia Chrystiana i oglądania kolejnych odcinków Prawego Prostego. Krystian Kratiuk, Piotr Relich, Łukasz Karpiel. To był program Prawy Prosty na kanale PCH24TV. Zachęcam do oglądania, subskrybowania i udostępniania. Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu PCH24.